Dobry Państwu, dzisiaj coś zobaczymy. Coś mi się wydarzyło w samochodzie, jadę na środek, bo może tą drobnostkę znajdę. Natomiast w terenie piasecznym pytałem się po hurtowniach. No, drobnostka, no, 100 parę złotych to nikt się tego owego. Na szrocie to albo za darmo, albo symboliczne 10 złotych. I wybiorę sobie sam co chcę. Rano była temperatura minusowa, a teraz piękne słoneczko. Powiem szczerze, że wczorajsza decyzja o Marszu Niepodległości pana ministra Jana Józefa Kasprzyka była wspaniała. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Taki śmierdziel, żeby rządził.
sklepu, może jakoś drożdżówkę, chociaż nie powinienem, z tym żołądkiem mam kłopot, no ale już mi tak jęzor spędzi, żeby coś słodkiego hapsnąć. Mili Państwo, już wróciłem ze sklepu. Jedziemy dalej. Nie było długo czekania. Kupiliśmy, Szanowni Państwo, takie coś. O, niestety. No i tutaj delikatnie tak pochrupując, jak to się mówi, troszeczkę drożdżóweczki. Pan idzie.
pięknie to wychodzi teraz. Przypomnę, jechaliśmy drogą 79 krajową i skręciłem na Dobierz. Nie pamiętam tutaj numer drogi, ale jak tylko będzie, to podam. Do drogi krajowej numer 50 jedziemy. Później skręcimy w prawo w kierunek na Grójec i po drodze mamy autokasację.
niestety jesteśmy na 50, no tir za tirem dosłownie czasami leci. Tutaj nie dam rady, nie wiem co. Przepraszam. Posiliwszy się troszkę, popić to wodą czy sołdzianką, no i był efekt. Linia ciągła, nie będziemy się wygłupiać. Spalanie jest, jak się nie wygłupiam. Proszę bardzo, 4, no 5 teraz haczkiem, ale to jest przy 80 na godzinę 4,2 litra spala silnik 1400. Samochód kombi. Ale już teraz przyciskam akurat pedał, czy jest 9 na 100. Wskazówka jedzie w górę. No, przy stół jest 10 litrów niestety. Troszkę za dużo. Tego myślę o sprzedaży tego pojazdu i kupienia w wersji 1.4 HDI, gdzie na trasie 3,5 litra oleju napędowego. A w mieście mieszane 5,5, no to jest różnica, a nie 8. Skręcamy, o jakie bocio tutaj jest, no ale dobra, jedziemy. Lepiej tu stanąć niż tam gdzieś, tam się nie z tyłu tłucze. Komórę weźmiemy ze sobą, co byście zobaczyli, co i jak. Wezmę tylko narządka, bo czasami się takowe przydadzą. Zabieramy. A jeszcze czapeczkę weźmiemy na głowę, bo jednak tutaj chłodno jest. Części naładował. Tak, taki mały mam piterek z narzędziami. No tak powiem, wszystko tam jest, co potrzeba. I dojedziemy. A, jesteśmy, nie zamknęli samochodu. To najgorsze. Jadłem. Co jest chyba? Dobry. Bardzo takie ładne autka, ale to chyba pracownicze są. Tutaj podejrzewa. Tak, tu się zaczyna złom. Oj, jakie błoto. Trzeba na skróty iść. Boczkami. Wtedy coś można zrobić, bo tak coś. Co ty tam, Marek, szukasz? Kurwa, człowieku. Cicho, nie ten, bo jak nagrywam, idzie w Polskę później. Idź. To kogo nagrywa? Cicho. Panie, Jureczku,
będziesz w domku. Ja teraz jak będę wracał, to wiesz co, wpadnę do ciebie, sprawdzimy coś. Bo jest jakiś dźwięk, a nie wiem... Dobra. Przepraszam, pan mechanik zobaczył z radości mnie i tak zeklął strasznie. O, mojego kolegi nieżyjącego syn jest. Uczciwy, solidny chłopak. O, taki chciałem Fiata Doblo mieć. Ale se raczej już nie kupię. Są dosyć ciekawe rozwiązania w środku. Ale i cena jest również. A jak nie masz za dużo, to progi są porodzewiałe, podłogi dziurawe. Za 2,5 tysiąca, 3 można takiego złoma kupić. Dobra, popatrzcie, ile zbiorników na gaz. Całe, że tak powiem. Tutaj jest na zasadzie takiej, że przychodzisz, masz swoje narzędzia. Co widzisz, demontujesz. Czasami nie można, to ci pracownicy pomogą. Idziesz tam do budki, że tak powiem, do właściciela. Pokazujesz, płacisz jakieś tam pieniądze i tyle. Ja co szukam? Szukam Francuzów, tylko i wyłącznie. Bo nic innego mi nie pasuje. Volkswageny, BM-ki. Znaczy, idziemy dalej. Lusterko by mi się przydało. Wsteczne tak zwane. Nachodzi jakaś, że tak powiem, coś na to lusterko naokoło. I widoczność jest już trochę ograniczona. Idziemy między tym. Toyota Avensis akurat. O, jest tu Peugeot. Mamy Peugeot w złomie. Nie tak powiem. Zwrotność tego pojazdu się skończyła. Niestety. Z jakichś tam względów. No, są gacie. Ale lusterka już nie widzę. Wypadek był. Lusterko poszło. Cieno. Co tutaj jest? No, kierownicy nie mają demontowana, ale mnie tu coś interesuje. Inne rozwiązanie już. Nie będziemy szukać, bo może coś znajdziemy po mojej. Jest Peugeot, ale partner. Ale on nie będzie posiadał chyba tego, co ja potrzebuję. No niestety nie. Lusterko może być tylko. Też nachodzi mu, także nic z tego. Nachodzi z tego, także nici. Troszkę. Licznik mały, licznik jest nieciekawy, nikt go nie kupi. Czasami patrzę, bo różne pierdółki przydadzą, ale nie ma niestety. O, patrzcie, jak samochód zawiera. Patrzcie, jak samochód zawiera na widlaku. Zaraz zrobię z nim porządek. Powycinają diaksem, ewentualnie palnikiem, to tamto i tyle. Dobra, idziemy dalej, szukamy tego, co? O, jak tu wysprzątane, porządek zrobiony. Ho, ho, ho. Właściciel się zeźlił i wszystko pouprzącał.
czyli tak nie ma za bardzo. Patrzcie, ile tutaj złomu różnego jest. I każdy sobie może przyjść, wybrać jakieś, znaczy o przyrządowanie, no powiedzmy, bo nie mówię o jakichś jezdnych sprawach, gdzie jest ryzyko, nie? Ale jakieś drobniejsze sprawy, takie bez ryzyka, powiedzmy, tłumniki dobre można trafić do wycięcia, no nie wiem. Ukraińcy tu przyjeżdżają i biorą wszystko, jak to się mówi. Wszystko jest, tamten rynek jest chłonny. Wszystko zabierają, wykręcają, rozkręcają i zawożą tam. No nie ma. Teraz za bardzo nie ma, widzę. Trzeba się jeszcze wrócić, zobaczyć, czy tam coś nie było. To błoto nie przejdziemy. Tu opelka, widzimy opelki, także nie ma. Nie ma co. Wracamy na tamte stronę, mili państwo. Macie możliwość. Tu z miesiąc temu ten plac to nie był plac, to było rumowisko. Wszystkiego było, jak to się mówi, i dużo, i mało, i lepiej nie mówić. Ale widocznie właściciel zrobił porządek, bo będzie albo nową partię miał, albo nie wiem. Światła można kupić, lampy do samochodów, co potrzebujesz. O, tu widzę, że korsa jest jakaś, o, proszę bardzo, reflektory dobre. A nowe musisz płacić nie wiadomo ile. Zagłówki, fotele, no niektóre są, kierownica z tym, no, z poduszką. Czasami można naprawdę grosze zapłacić za coś, a później się cieszyć, bo się ma, a za nowe trzeba płacić. No. O, mamy Citroen, ale Citroen trochę jest i tu piątka, patrzcie. Dobre samochody. Zobaczymy. Ten też ma inaczej rozwiązane, czy nie? Chodzi mi o takie coś tutaj na szyby u mnie poszło. To jest inne rozwiązanie. Inne rozwiązanie. Widzę chyba, że było coś tutaj. Widzę, ale nie, to jest co innego. Jest co innego. Jest inaczej ta lista. Tu jest podobna jakaś, jak moja. Ale też nie. Niestety, będzie ciężko. Tu jest też inne rozwiązanie zrobione. O, ładne. Wracamy się. Tu już ktoś rozbroił Opla. Jak powiem, pewnie elementy są już wydłubane. Było jakieś lądowanie w rowie samochodu. Pewnie stwierdzono, czy tam wyceniono, że do kasacji. Tu przechodziłem chyba, jak się nie mylę. Muszę zobaczyć się tutaj. Nie, tędy nie przechodziłem, proszę bardzo. Opony, proszę państwa. Żeby można było, to powiem, z którego roku ta opona jest gdzieś tutaj. Był ślad, bo bieżnik ma naprawdę super elegancki letnia. O, nie widzę, bo akurat to jest, co to jest? Co to jest? 175 na 14. Rok, który na 5 śrub jest, czyli nie inne pojazdy niż mój. Gdzie to było? Holender. Opona jest oryginalna niemiecka. A rocznik jest, proszę państwa, coś tu jest, byśmy zaraz powiedzieli. Dla przykładu. Nie można zobaczyć, jest jakoś tak. Dunlopa jeszcze w dodatku. Gdzie jest ta Holender? Popatrzcie, no. Nie mogę znaleźć tego roku produkcji. Ale oponka jest w idealnym stanie. 14 letnia.
Już mamy. No niestety z drugiego roku, czyli prawie 20 lat, ale w idealnym stanie. No takich to już się nie zakłada, bo można się zabić. Ale o, proszę bardzo, lampy są, za grosze można kupić. Co to jest za pojazd? Nie wiem. Opel. Bez i od samochodu Boscha też można kupić. W internecie wariackie ceny. Tu jest Peugeot, ale nie ma do niego dostępu, bo jest przytygowany. Holender. Musiałbym rzucić. Co to jest? To jest inna jakaś wersja. Tu jest Audi. Drugie Audi pod spodem. Niemiecki samochodów jest od cholery ciut. Ten Peugeot nawet dobre opony ma, tylko duże widzę. Ale jeszcze można sezon pojeździć. Jeszcze wam pokażę co nieco, a ja wyłączę. Film będzie dalszy może na powrocie. Bo muszę mieć dwie ręce, żeby wejść tutaj i zobaczyć, co to jest za model, czy robić raban, żeby mi chłopaki wyciągnęli to czy owo. O, wiatrak, wzmocnienie całe jest dobre, nierozwalone. Takie coś kosztuje kupę pieniędzy. Dobra, idziemy dalej. Zaraz zakończę to część filmu. Tu Mercedes jest, proszę bardzo. O, jak ktoś potrzebuje części, nie ma problemu. Tu drugi chyba. Tu na górze, co to jest? Chyba Opel. Aha, tu jest ten właśnie Francuz, ten niebieski kombi. Może by coś pasowało. To co chciałbym. Honda jest, proszę państwa. Kończę. Na razie tutaj. Już nie ma co. Także do następnego. Do następnego, że tak powiem. Nie wiem, czy coś wyszło, bo odwrotnie trzymałem komórkę. Czyli pewnie do góry nogami będzie. O kurczę.